Witam, mówi do was kapelusznik. Kiedyś zrobiłem to 5 moich najsmutniejszych momentów, to teraz przyszedł czas na moje ulubione momenty, które rewatchowałem mnóstwo razy. Zresztą miałem taki filmik w planach od dawna, więc zaczynamy. Pamiętajcie o własnych listach w komentarzach, a ja cóż, lista rozpoczynam od momentu definitywnego pokonania do Flamingo. Cała przemiana, debiut i otoczka wokół trybu czwartego to coś wspaniałego, ale to właśnie finalny cios, który zakończy całą walkę, tak mocno lubię. Kumulacja emocji wszystkich postaci ujęta w jedną scenę, gdzie Luffy daje z siebie wszystko i twarde uderzenie wielką pięścią prosto w twarz do Flamingo obudziły we mnie wszystkie uśpione emocje podczas oglądania. Dressrosa niewątpliwie jako duży, masywny ark bardzo męczyła, ale czekać na taki finał było warto. Epickie zakończenie wielkiego konfliktu na Dressrosie. Zoro i Luffy, poobijani przez Bellamy'ego oraz jego ludzi i ciągnięci przez Nami, napotykają Czarnobrodego, który mówi, iż oni wygrali w sensie mentalnym. Pewnie chodziło o to, że nie dali się głupio sprowokować do pojedynku. I tak w ten sposób zaczynamy jedną z najbardziej mistycznych przemów w historii serii, która nabrała ikonicznego znaczenia. Czarnobrody niewątpliwie ma wiele za uszami, ale to właśnie ta przemowa przypomina nam, że to nadal jest pirat z krwi i kości, żyjący marzeniami. Cała jego przemowa skupia się wokół tego, iż ludzie nigdy nie przestaną marzyć i ma rację. Zawsze będziemy chcieli odpływać umysłem gdzieś tam w siną dal. Dlatego mocno doceniam ten moment. Reverie bardzo fajne w mandze, a w anime poświęcone licznym retrosom. Niemniej jednak, ten ark obrócił wydarzenia w serii o 180 stopni. Wielu ludzi zastanawiało się, kto będzie finalnym antagonistą serii, Czarnobrody czy Sakazuki. Obecnie tę rolę w fandomie przejął im sama. Moment, w którym Gorosei debatują o wydarzeniach ze świata, idąc w stronę pustego tronu, a następnie kłaniając się przed zasiadającym na nim imię, przyprawił mnie o ciarki, gdy czytałem to pierwszy raz w mandze. A w anime wróciłem do tego momentu nie wiem ile razy. I jeszcze ten moment skupiający się na przeszywającym spojrzeniu Ima powoduje, że nabiera się do niego respektu. Jest końcówka arku Whole Cake Island i dostajemy kolejną melodię w wykonaniu Big Mom. W mandze nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, ale jej wykonanie w anime to majstersztyk. Ponury, niepewny klimat przyprawiony psychodelią oraz sztuczną słodkością ze strony śpiewającej Big Mom. A w tle wielka obrona załogi Słomianego Kapelusza i sojuszników przeciwko załodze Big Mamy. A wszystko kończy się potężnym cliffhangerem niszczącym statek Luffy'ego. Szkoda, że rozwiązanie tego wątku potem było takie sobie, ale sama piosenka oraz moment zniszczenia statku przepiękny. W filmie o smutnych momentach mówiłem o śmierci Białobrodego, natomiast nie mogło zabraknąć tutaj momentu, który wywołuje chyba ciary na plecach u każdego fana One Piece'a. Wielka przemowa Białobrodego skończona legendarnymi słowami dla całej serii One Piece istnieje w otoczce końca już samej wojny i wkurzonej reakcji Sengoku na jego słowa. Nie szło się nie podjarać. Perfekcyjne pożegnanie ze światem w wykonaniu Białobrodego i idealny, monumentalny moment, żeby umieścić go na szczycie listy. Także to tyle ode mnie. Krótka topka, nie ma co się niepotrzebnie nad nią rozwodzić. Piszcie swoje ulubione momenty z serii w komentarzach. Zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę, jeżeli film się spodobał. I do zobaczenia w następnych materiałach.